Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Tym razem korzystamy z fragmentu Ewangelii Jana z rozdziału 6, wers 44. Czytamy. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moi drodzy, Bracia, siostry, przyjaciele, ten krótki werset zawiera w sobie bardzo wiele istotnych dla życia ludzkiego prawd. Po pierwsze, wbrew opinii obiegowej, co prawda, ale jednak wbrew opinii wielu ludzi, że to oni w końcu mogą zdecydować, kiedy przyjść do Jezusa. W jakich okolicznościach? Ten werset mówi, że to jest niemożliwe. Nie możesz przyjść do Jezusa, jeśli nie pociągnie cię Ojciec. Wszystkie więc plany typu, a jak będę na emeryturze, jak będę miał więcej czasu, jak podrosną dzieci, jak będę mniej miał pracy i tak dalej, to wszystko oczywiście jest dosłownie diabła warte. Ponieważ jeżeli wiesz, że Bóg do ciebie mówi, to nie możesz Bogu powiedzieć poczekaj, poczekaj, ja wiem kiedy przyjdzie mój czas. Bóg nie ma żadnego obowiązku, żeby nad tobą zlitować się po raz kolejny. Żeby po raz kolejny okazać ci łaskę, czyli dosłownie niezasłużoną życzliwość. Po drugie, ten werset mówi o tym, że w dziele zbawienia, w dziele nowego narodzenia, Ludzki udział jest w zasadzie żaden. Bóg prowadzi cię do Syna. Wielu powie tak, ale muszę się zgodzić, muszę powiedzieć tak. Czyżby? Na co chcesz powiedzieć tak? Na życie z Jezusem? A co to jest życie z Jezusem? Jako grzesznik nie masz wcielonego pojęcia, czym jest życie z Jezusem. Nie możesz wybrać czegoś, o czym nie masz żadnego pojęcia. Nie możesz powiedzieć, że chcesz tego właśnie, ponieważ nie wiesz, co to jest. Bóg sam prowadzi cię do swojego Syna. Jak powiedział kiedyś wspaniały Boży mąż i pisarz Tozer, nie możesz Bogu powiedzieć tak, ale możesz Bogu powiedzieć nie. Ja wiem, że niektórzy twierdzą, że nie można Bogu powiedzieć nie, ale wiele wersetów biblijnych mówi bardzo wyraźnie, że można i ludzie to robili i robią, powiedzieć Bogu nie. Ale w kwestii zbawienia nie masz nic do powiedzenia. Nic kompletnie. To Bóg prowadzi cię do Syna, z łaski zbawiony jesteś, nie wiesz za bardzo jak to się dzieje. Nie wierzamy dlaczego to się dzieje, ale się dzieje i stajesz się Bożym dzieckiem. Wreszcie ważna sprawa, trzecia. Czasami przysłuchuję się różnego rodzaju ewangelistom, którzy jak tylko mogą, tak namawiają ludzi do tego, aby szli za Jezusem. Oczywiście, tak sądzę przynajmniej, czynią to w dobrej wierze. Czynią to, bo im zależy na ludziach. Czynią to, bo kochają ludzi, no przynajmniej tak sądzę. Ale czy tego typu narracja ma swoje uzasadnienie w Biblii? Otóż twierdzę, że nie. Jezus wyraźnie powiada, że jeśli ojciec kogoś nie przyciągnie do syna, to ten ktoś nie przyjdzie. Ani nie przyjdzie z własnej woli, ani go nie namówisz, ani go nie zmusisz nawet. To mówi nam jeszcze o jednej niezwyklej rzeczy, a mianowicie o tym, że Jezus za nikim nie biegał, nikogo nie szarpał na ulicy, nikogo nie prosił, nikogo nie błagał, nikogo nie zmuszał. On mówił prawdę. Ojciec porusza ludzkie serca i te przychodziły do prawdy, ale ci, którzy tych serc nie mieli poruszonych, nie przychodzili do Jezusa a nawet nienawidzili go, w końcu go zamordowali. Trzeba głośno i jasno powiedzieć, że chrześcijaństwo jest elitarne. Nie w tym znaczeniu, że Bóg wybiera najlepszych, na pewno nie, ale w tym znaczeniu, że Bóg wybiera, a wybiera kogo chce, wybiera kiedy chce, wybiera jak chce. To jest jego decyzja kto, gdzie, kiedy i jak jest zbawiony. I w tym sensie Kościół jest elitą. Ale jeszcze raz podkreślam, nie jest elitą najlepszych, których Bóg zauważył i wybrał sobie dla siebie. Ale jest elitą w tym znaczeniu, że nie może do Kościoła trafić nikt, kogo Bóg tam nie przyprowadzi. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że na zgromadzenia chrześcijan przychodzą różni ludzie. No tak było od początku. Ale nie wszyscy, którzy się gromadzą, stanowią Kościół, stanowią zgromadzenie świętych, tą świętą iklezję, ale przychodzą różni ludzie. I nie wszyscy ci ludzie są zainteresowani Bogiem, żeby było jasne. Ale też z drugiej strony trzeba powiedzieć, że przychodzi wielu takich, którzy rozpoczynają w ten sposób swoje życie z Bogiem, chociaż nie są jeszcze ludźmi zbawionymi, nie są jeszcze członkami Kościoła Jezusa Chrystusa. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Mówię o tym, żeby przestrzec Was, Was, którzy myślicie, że sami wybierzecie sobie czas, kiedy zdecydujecie się na nawrócenie. Ten czas nigdy nie nadejdzie, ponieważ nie człowiek o tym decyduje. I albo to przyjmiecie do wiadomości, albo stracicie na zawsze swoje zbawienie, jeśli je odrzuciliście, jeśli powiedzieliście Bogu nie, drugi raz może do Was nie przemówić. On nie ma takiego obowiązku. Nie ma takiego obowiązku. Dlatego jeśli dzisiaj słyszysz Boży głos, to pamiętaj, że w tym momencie decyduje się sprawa... Twojego życia lub Twojej śmierci, wiecznego życia i wiecznej śmierci, co należy podkreślić. Jeżeli nie pójdziesz za Bożym głosem, to możesz już nigdy nie pójść. Nie Ty będziesz decydował o tym, czy to jest właściwa, czy niewłaściwa pora, to Bóg decyduje. Jeśli do Ciebie doszedł, dotarł Boży głos, to On uznał, że to jest właściwa pora, że to jest właściwy czas i... Chce Cię mieć na własność? Chcesz chodzić w buncie? Powiesz nie. Ale pamiętaj, idziesz na śmierć i nic Cię nie uratuje. Nie słuchaj cukierkowej, ciasteczkowej Ewangelii, która mówi, że Bóg wszystkich kocha i że tak naprawdę to wszyscy będą zbawieni. Nie, nie będą. Wiele biblijnych tekstów mówi wyraźnie, że tylko ten jest zbawiony, kto uwierzył, Jezusowi, Chrystusowi, czyli uwierzył w słowa Ewangelii, którą on głosił. Jeśli nie wierzysz Jego słowom, nie jesteś zbawiony, jesteś potępiony. I jeśli nawet chodzisz na jakieś msze, zgromadzenia, nabożeństwa, a nie słuchasz Jezusa, to jesteś potępiony. Nic ci nie pomoże, ponieważ uprawiasz jakąś tam religię która nie prowadzi nikogo, bo żadna religia nie prowadzi nikogo do zbawienia. Ewangelia, która uważana jest i tak tłumaczona jest właściwie dosłownie za dobrą nowinę, jest dobrą nowiną dla tych, którzy uwierzyli. Ale musicie zrozumieć, ludzie, że Ewangelia jest straszną nowiną dla tych, którzy nie uwierzą. Ponieważ ta Ewangelia mówi, że idziesz na śmierć. Dosłownie tak. Jezus przyszedł nas ratować, ale jeśli ktoś nie da się uratować, to musi iść na śmierć. I nie ma ratunku, nie ma żadnego czysta, nie ma żadnej drugiej szansy. To są bajki, które ludzie, niektórzy to, i tu trzeba jasno powiedzieć, dla pieniędzy produkują, ponieważ jeśli ktoś widział, a ja to widziałem jako katolik, ile zbierano pieniędzy na msze za umarłych, no to kto taką kacę odpuści? Jeżeli chcecie żyć ułudą, oszustwem, proszę bardzo. Ale pamiętajcie, że idziecie na śmierć. I strasznie się to dla Was skończy. Dlatego dzisiaj, kiedy słyszysz głos Boży, to dzisiaj pamiętaj, że jest dzień Twojego zbawienia. Dzisiaj upadnij przed Jezusem na kolana i dzisiaj wyznaj swoje grzechy i dzisiaj odwróć się od swoich grzechów. I jeśli to możliwe, to dzisiaj Przyjmij Chrzest Wodny. A jeśli nie możesz dzisiaj, to wtedy, kiedy to będzie w najbliższym terminie możliwe. Kochani, niech nas Bóg błogosławi, niech nas prowadzi. Nie słuchajcie bajek ludzkich, słuchajcie słowa Bożego, bo tylko ono darzy życiem. Amen.